Kuchnia. Odeta Moro, zapraszam. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. To jest kolejny już cykl naszych spotkań, projekt Kuchnia. Spotykamy się dzięki szwedzkiej firmie Electrolux, a rozmawiać będziemy o tym, jak stworzyć kuchnię, która będzie kuchnią, w której się pięknie gotuje, ale też nie marnuje. Taką kuchnię, w której po prostu nie szkodzi się planecie. Ze mną człowiek, który o gotowaniu wie bardzo dużo, bo szef kuchni, Julian Karewicz. Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Postaramy się sprawić, że czasu też nie zmarnujecie. Julianie, tłumacz mi proszę, czym jest zero waste, a czym jest less waste? Zero waste to jest niedościgniony ideał. Less waste to są nasze ograniczone możliwości obarczone błędami ludzkimi, technologicznymi. Używajmy sformułowania less waste, bo ono jest bardziej adekwatne do naszych możliwości. Mhm, czyli zero waste to jest takie, że po prostu nie marnujemy jedzenia. Tak. Zupełnie go nie marnujemy. Gotujemy tak, że żaden okruch nie wpada do kosza, a less waste to jest coś, co jest takim świadomym gotowaniem, gdzie naprawdę bardzo staramy się, żeby do tego kosza nic nie wpadło. Dobrze rozumiem? Bardzo dokładnie to wyjaśniłaś. Jest taka zasada, zasada 3R, która dla osób anglojęzycznych jest może prostsza do zapamiętania. Jak ją wytłumaczyć nam, Polakom? Reduce, reuse, recycle. Ogranicz, przetwórz żywność do granic możliwości, jakby do granic wyczerpania się przydatności produktu. Recycle trzeba byłoby rozbić na dwa. Segreguj śmieci, kompostuj. To jest zasada 3R. Na polski. Myśląc o zero waste i less waste, mam wrażenie, że jest taki pewien trend, że to stało się kulturą pewnego rodzaju, za którą podążamy. Czy rzeczywiście tak jest? Przede wszystkim uważam, że w kategoriach trendu należałoby rozpatrywać konsumpcjonizm i kulturę marnotrawstwa, którą mamy od całkiem niedawna. Mhm. Tak naprawdę filozofia niemarnowania żywności wyrosła chyba w każdej znanej kulturze, z każdej światowej kuchni, ponieważ w najprostszym znaczeniu była oszczędzaniem pieniędzy. Jedzenie to koszt. Tak. Osoby, które są biedne, nie mogą pozwolić sobie na wyrzucanie pieniędzy, bo będą głodne. I to jest wszystko. Ja się uczyłem gotować od mojej babci. Jadłem najlepsze rzeczy wtedy. Babcia wyrosła w czasach biedy, bo w czasach wojennych. I naprawdę każdy okruszek chleba był odratowany. Ty pewnie też to znasz. Absolutnie. Każdy zna. Z każdego domu to znamy. No. Ty jesteś szefem kuchni. Jak to sobie wszystko zaplanować? Od czego zacząć, żeby nie marnować jedzenia? Bardzo dużo osób błędnie zakłada, że to marnowanie dzieje się w trakcie gotowania. Ja lubię patrzeć na ten problem... Czyli gdzie jest początek? Holistycznie. Początek jest tak naprawdę przed wejściem do sklepu w jakimś sensie. Potrzebujemy planu. Plan to jest tarcza, która ma nas ochronić przed hipnozą. Jesteśmy hipnotyzowani przez reklamy, pstrokate kolory. Właściciele marketów chcą, żebyśmy wyszli z koszykiem pełnym rzeczy, których nie wykorzystamy. Plan zakupowy jest pierwszą metodą na to, żeby ograniczyć marnowanie produktów. I potem jeszcze konsekwencja tego planu, tak? Czyli to, że nie pójdziemy za emocjami. Skąd wiemy, że ta lista jest dobrze skonstruowana, że tam jest wszystko? Jak trochę gotujesz, no to znasz receptury i mniej więcej ilość produktów, które zużyjesz. Jeżeli trzymasz się receptur w jakimś sensie i tego planu, no to do twojego koszyka trafią wyłącznie przedmioty potrzebne do tego, żeby je zużyć. Nie będziesz miała nadprogramowego bagażu, który potem statystycznie, statystyki są jednoznaczne. Wyrzucamy, średnio każdy Polak wyrzuca około 50 zł tygodniowo do śmieci. W skali roku mamy z tego 13. najniższą krajową pensję. Więc nie tylko aspekty etyczne, ale również ekonomiczne przemawiają za tym. No ale powiedzmy sobie o kolejnych krokach. Każdy gastronom wie, czym jest tak zwana rotacja produktów. Nie stosujemy się do pewnych zasad magazynowania. Ale to wytłumacz mi. Już mówię. Bo ty mówisz fachowo, a ja otwieram lodówkę i gdzie tam jest rotacja? Na samym początku musimy upewnić się, że produkty z dłuższą datą przydatności znajdą się z tyłu półki, tak żebyśmy mogli tę z krótszą datą chwycić jako pierwsze. My, jako ludzie, jako społeczeństwo, po prostu wstawiamy naprzód i po prostu cały czas zapominamy o tym, co jest z tyłu. To jest bardzo ważny element pracy nad niemarnowaniem żywności. Trzecim krokiem jest to, że nie korzystamy w odpowiedni sposób z technologii, na przykład z chłodnictwa. Jest bardzo dużo rzeczy, które niepotrzebnie wkładamy do lodówki.
kiedy moglibyśmy je... Co takiego na przykład wkładamy niepotrzebnie? Wiesz co, no już widziałem takie rzeczy, że śmiać mi się chce, jak sobie przypomnę. Cztery otwarte musztardy na przykład w lodówce u kogoś. W ogóle zamknięte konserwy i tak dalej. W ogóle powiem ci szczerze, że największym wyzwaniem dla mnie było to, jak wytłumaczyć ludziom, które rzeczy powinny być chowane w lodówce, a które nie. I teraz wpadłem na, przepraszam, że tak sobie pochwalę siebie, na genialny sposób na to, żeby każdy wiedział o tym, co wkładać do lodówki, a co nie. Wyobraź sobie, że wchodzisz do ulubionego marketu. Tak. Masz mniej więcej wizualizację półek, na których robisz zakupy. I po prostu przypomnij sobie, co stało na półce, a co stało w lodówce, i doskonale będziesz wiedziała, że włoszczyzna nigdy nie jest w lodówce, że zazwyczaj cebulę, często szereg innych warzyw jest poza lodówką, ale wszystkie elementy zielone, sałaty, szczypiorki, koperki potrzebują tego chłodu, żeby po prostu przetrwać. No dobra, tak samo rób u siebie. Wiemy, co wkładamy do lodówki, wiemy, jak ustawiamy w lodówce te produkty, które mają dłuższy lub krótszy termin ważności. Jakich błędów nie powinniśmy jeszcze popełniać? Czyli na co jeszcze musimy zwracać uwagę, żeby nie marnować w tej naszej kuchni? Dopiero teraz zaczyna się zabawa o gotowaniu. Tak okay. naprawdę. Największą okazją marnowania żywności w Polsce chociażby są wszelkie maści święta. No tak. Ludzie wtedy w ogóle dostają jakiegoś... No bo my nie jesteśmy w stanie ocenić, ile mamy czegoś ugotować bardzo często. Przychodzi ci 10 osób do twojego świątecznego stołu, a zazwyczaj gotujesz dla dwóch i trzech i pytanie, jak tu ugotować dla 10? I wtedy zaczyna się gotowanie na tak zwaną ilość. Nie do końca na jakość, a już na pewno nie do końca ekologicznie. Tak, tutaj w ogóle nie trzeba jakiejś specjalnej pamięci. Są dwie liczby. Powinniśmy przyjąć 300 gramów mięsa na osobę. A ponadto nie jesteśmy w stanie zjeść, znowu statystycznie, więcej niż 600-700 gramów w ogóle żywności. Więc myśląc o samych wagach, możemy bardzo mocno zredukować... Razy ilość osób i trochę nam wychodzi. Tak. Mamy większą świadomość. No i oczywiście ta statystyka zaczyna mieć sens przy 10 osobach. Mhm. Poniżej mogą tam być jakieś błędy, ale i tak to przybliży nas do prawidłowego robienia zakupów. Więc po pierwsze nie kalibrujemy, a z drugiej strony, paradoksalnie, w jakimś sensie gotujemy za mało. Prosty przykładzik. Codziennie robisz sobie nową zupę. W rondelku 2,5 litra. No ja tak codziennie to jestem zbyt leniwa. No ale rozumiem, że warto byłoby zrobić taką zupę raz w tygodniu, tak? No trzeba, fajnie, wiesz, słuchaj, koszt no, kiedyś zrobienia... nasze babcie gotowały w niedzielę, na niedzielę tak zwaną wielki gar rosołu i potem ona się zamieniała w ogórkową, pomidorową, w żurek i w inne takie. Rozumiem, że to jest ta metoda, do której powinniśmy wrócić. Dziękuję, już nic nie muszę mówić. Kropka. Powiedziałeś za mnie. Czyli taki plan dalekosiężny, pamiętajcie, że rosół można poporcjować, zupy, zioła można mrozić, więc to też jest w ogóle super oszczędność czasowa, bo nagle się okazuje, że zrobienie tej idealistycznej zupy to jest typu, o mam już bulion, dodaję ogórki, jest ogórkowa. Tak. No jest grupa, która też ten rosół dzieli na porcje, na te 7 dni tygodnia, mrozi, a potem po prostu za każdym razem, jak już wie, że tym razem ogórkową albo pomidorową, to po prostu rozmraża i robi ten właściwy garnek. A powiedz mi, bo ja mam też duży wyrzut i tutaj staram się, oczywiście od kiedy mam taką zamrażarkę, która ma dużo szuflad, więcej niż w biurku, to mogę sobie to pięknie posegregować, ale praktycznie wszystko można zamrozić, tak? Ja mrożę pieczywo, niektórzy nie wiedzą, że to można robić. Co jeszcze powinniśmy gdzieś tam specjalnie przechowywać, żeby tego nie wyrzucać? Bo chyba wyrzucamy bardzo dużo jedzenia. Wyrzucamy około 90 milionów ton rocznie. W ogóle. A co najczęściej trafia do kosza? Statystyki są takie dosyć banalne. 50% zmarnowanej żywności to szerokiej grupy zielenina. Sałaty, zioła i tak dalej. Potem 20% warzywa, owoce. Kolejne 20% to właśnie wypieki, pieczywa, też słodycze się w tym mieszczą, jakieś wypieczone ciasta i tak dalej. No i na samym końcu grupa mięsa na biały. Warto wiedzieć, że właśnie najwięcej wyrzucamy pieczywa i warzyw i zieleniny i warto byłoby po pierwsze, mając to na uwadze, kupować tego troszeczkę mniej, a po drugie mieć pomysły na to, co z tym zrobić, skoro już mamy tego troszeczkę. No dobra, no to jak już mówisz o pomysłach, to pojawia mi się hasło kreatywność w kuchni, więc przejdźmy może do gotowania. Skoro już mamy tę listę zakupów zrobioną, wiemy jakie porcje, czyli ile potrzebujemy, mamy wszystko pięknie poustawiane w lodówce i sięgamy po te produkty, które mają krótszy i dłuższy termin przydatności, nie chcemy wyrzucać do koszy, to jak teraz ugotować, żeby to było zrównoważone
zrównoważone, w trosce o planetę. No smacznie to wiadomo. To jest w ogóle trochę historia mojego gotowania, muszę ci powiedzieć, romantycznie troszeczkę, bo zanim w ogóle problem marnowania żywności, ja już trochę pracuję w zawodzie, się pojawił, to miałem w sobie taką potrzebę i wielu moich kolegów po fachu również, że prześcigaliśmy się w pomysłach na to, jak przetworzyć żywność i zużyć wszystkie elementy. Mhm. I mam takie poczucie, bo w ogóle jest jakaś taki stygmat na tej filozofii zero, less waste. W zasadzie jedzą ze śmietników, czy coś takiego gorsza, no nie? Mhm. A ja uważam, że kreatywne wykorzystanie zasobów kulinarnych to jest droga do tego, żeby robić ciekawsze i smaczniejsze jedzenie. Przykład, gotujesz rosół, zawsze na powierzchni zostaje tłuszcz. Mhm. Bardzo dużo osób ściąga out. Boże, jakie to jest pyszne do smażenia. W sensie smażysz na tym mięsa, dodajesz do cebuli, masz darmową, najbardziej esencjonalną, bo jeszcze wzbogaconą o smak warzyw i ziół, porcję tłuszczu. No nie? Nie wyrzucaj tego, to jest strata. Jedna z pyszniejszych rzeczy, jakie jadłem w życiu, to jest takie francuskie danie, nazywa się presse à canard. Polega na tym, że pieczesz kaczkę bądź kurczaka i potem obierasz z mięsa korpus i korpus wkłada się do takiej specjalnej maszyny prasującej i wyciska się z tego korpusu sok. I ten sok to jest najsmaczniejszy sos mięsny, jaki kiedykolwiek miałem w ustach po prostu. Jakbyś miał takie przykłady podać, dań, które w takim razie możemy gotować jednocześnie, używając tych produktów, które mogłyby się zmarnować. Ja bardzo lubię takie dania, wytrychy. Zresztą nawet mi podrzuciłaś sama pomysł, że mówisz, o ja zawsze jak robię raz w tygodniu czyszczenie lodówki, czyli te takie nieskalibrowane ilości, to sobie lubię zrobić tartę albo kisz. Prostszą wersją kiszu będzie omlet, bo nie musisz robić ciasta kruchego, ale świetnie też się właśnie sprawdzają buliony. Jeżeli nie robisz jakiegoś klasycznego rosołu, to naprawdę możesz sobie pozwolić na to, żeby wrzucić kawałek papryki, jakieś właśnie warzywa do zioła dowolne do bulionu. Świetnym formatem, takim wytrychem są wszelkiej maści pesta. Potraktujmy to jako format. Nie klasyczne pesto genovese po włosku, oliwa z apelacją. Nie. Co to jest pesto? Jest coś zielonego. To jest tłuszcz, na przykład oliwa, olej. Bardzo często są to prażone orzechy, ale można użyć również suchego chleba. Gwiazdkowe restauracje stosują takie przepisy, żeby było jasne. I dla osób, które nie są weganami, może być to długo dojrzewający ser. I teraz pod ten wzór jesteś w stanie sobie włożyć wszystko. Wiadomo, sól, ewentualnie czosnek, jakieś przyprawy, dowolność. Podaj mi przykład zieleniny. Jakikolwiek. Ja mam wiecznie rukolę i roszponkę. Rukola, super. Rukola i roszponka razem. Tak. Podlewana olejem miksujesz w blenderze. Tak. Prażysz na patelni dowolne orzechy, laskowe, włoskie, ale też może być to suche pieczywo, które miałabyś za chwilę albo wyrzucić. Albo jakieś pestki. Albo pestki jadalne. Dorzucasz i wszystko zaciągasz jakimś tartym, długo dojrzewającym serem. Albo tego nie robisz. Takim grujerem. Gruyère jest troszeczkę za miękki. Parmezan? Tak, parmezan, bursztyn, rubin. Chociaż może trochę tego gruyera by się tam zmieliło, jakby się postarać. Miałaś rację. I oliwa. I oliwa albo olej. Dlaczego nie używać zwykłego oleju? Sól, pieprz? Nic? No sól, pieprz do smaku, wiadomo. Bzyki gotowe? Tak. I co z takiego pesta możesz zrobić? Tak naprawdę wszystko. Baza do makaronów, baza do twaroszków. Zrobisz na tym winegrety. Dodasz do innych past warzywnych. Sky is the limit. Mam kumpla, który handluje warzywami i powiedział mi, że jego klient wybłagał go, żeby tamten mu odcinał marchwi nać. Marchew kolega sprzedawał, a tamten robił mu przysługę i odbierał nać. I gościu postawił manufakturę robienia pesto z naci marchewki, którą pozyskiwał za darmo. Super biznes. To jest piękne. No, nie? No tak. To jest też... No dobra, ale to mamy ten rosół, mamy to pesto, mamy te tarty, kisze, ewentualnie omlety. Co jeszcze możemy zrobić takiego w kuchni, co sprawi, że poczujemy, że to gotowanie jest rzeczywiście bez wyrzutów sumienia? Każda zupa krem, albo w ogóle każda zupa, jeżeli powstanie na bazie wody po gotowanych ziemniakach, będzie bardziej kremowa w smaku. Pestki wiśni, pestki śliwek to doskonały materiał na nalewkę, albo roztłuczone wcześniej,
można zrobić z nich ekstrakt syropowy. Mieć syrop cukrowy, woda, pestki połamane i cukier. Tak samo świeże włoskie orzechy. Dokładnie. I masz migdałowy posmaczek, czyli jest to jakaś super opcja. I takie bardzo, powiedziałbym, ortodoksyjne odpady jak obierki, na przykład obierki, teraz jest sezon, stopinamburo, to jedne z lepszych chipsów, jakie można sobie sprawić. Czyli co, to prażymy w piekarniku? Tak, dokładnie tak. Najpierw suszymy w 70 stopniach Celsjusza przez pewną chwilę, a potem 185 minut i mamy chrupiące, przepyszne chipsy z topinamburu, który byśmy normalnie wyrzucili. Ale zobacz, to tak jak wspomniałeś o tych chipsach i o piekarniku, to znaczy, że sprzęt, ten, który mamy w kuchni, on w jakiś sposób pomaga nam w stworzeniu czy też przedłużeniu życia, funkcjonowania niektórych potraw. Zgadza się? Tak naprawdę od 100 lat tak naprawdę mamy olbrzymie możliwości, żeby przechowywać żywność, bo od tego czasu używamy lodówek w miarę powszechnie, ale tak naprawdę wszelkiej maści sprzęty, na przykład funkcja pary w niektórych piekarnikach Electroluxa świetnie nadaje się do tego, żeby pasteryzować słoiki. Wiadomo, wszelkiej maści... A do tych słoików możemy i te zupy, i te sosy. Tak. To wszystko. Tak naprawdę łatwiej byłoby mi wymienić rzeczy, których nie można włożyć do słoika. I powiem ci, że nie mam teraz pomysłu, niż te, klopsiki, które można. Tak, to wszystko, żeberka, no to wszystko, warzywne jakieś, ratatouille i tak dalej, wszystko, wszystko. W tym roku moja żona kupiła 200 kg pomidorów i mamy na najbliższe pewnie 2 lata zapasy sosu pomidorowego. Pomidorowego, wszystko w słoiku. No i jakby, wiesz, masz piekarnik, 3 poziomy, na każdym poziomie 20 słoików, naraz 60 słoików pasteryzujesz. Ryb wyjmujesz, kolejna partia. To w ogóle jest moim zdaniem bardzo no-waste'owe podejście, czyli już bardzo dużą produkcję. Konserwujesz tą żywność w taki sposób, żeby się nie zepsuła i masz po prostu. Te 60 słoików to od razu możemy sobie wyobrazić 60 dań, 60 sosów, 60 makaronów z tym sosem. Albo no do czego nie możesz dodać pomidorów? No do wszystkiego. No i sam fakt, że słoiki to jest coś, co zostaje na przyszły rok, tak? Czyli potem pakujemy jeszcze raz. Na koniec jeszcze muszę cię tą parę dopytać i funkcję regeneracji. Czy to jest takie rozwiązanie, które daje nam rzeczywiście poczucie bezpieczeństwa, że ten produkt jest a smaczny, b wygląda na świeży i jeszcze tak samo smakuje? Para ma, chociaż da się wyjaśnić naukowo, fizycznie, trochę magicznych zastosowań, bo jest to taki obosieczny miecz. Z jednej strony jest bardzo dobrym przewodnikiem temperatury, więc temperatura w mokrym środowisku, byłeś kiedyś w saunie, więc pewnie się wiesz, dlaczego tam jest strasznie gorąco. Jest tam para wodna. Jak się doda wody do tych kamyczków, to w ogóle jest strasznie gorąco. Ona przyspiesza procesy termiczne. A z drugiej strony zarazem ogranicza wysuszanie produktów. Nie ma nic gorszego niż suche jedzenie, a jeśli powstanie ono w funkcji regeneracji, no to tak naprawdę zachowujemy jego soczystość. Smak. I smak, właściwości odżywcze. I wszystko. Wszystko. Julianie, dziękuję ci bardzo serdecznie za te lekcje niemarnowania i gotowania. Mam nadzieję, że wy wszyscy zastosujecie się do tych zasad i staną się one chociaż troszeczkę intuicyjne. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Dzięki. I wy możecie być less waste. Tak jest. Na rozmowę o szwedzkich inspiracjach zaprosiła marka Electrolux, producent linii intuicyjnych urządzeń kuchennych.